Tajemnica astrologii, czy tajemnica astrologa co do waszej wypowiedzi, na ogół astrologowie nie pamiętają swoich klientów. Oczywiście ja pamiętam swoich klientów, ale dopiero wtedy, jak spojrzę w kosmogram. To już zawodowstwo. Po wyjściu klienta nigdy nie rozmawiamy o klientach, nawet między sobą. Przepraszam. Dlaczego nie wolno o tym rozmawiać? Rozmawiamy o przyczynach, ale nie mówimy o kim. Po pierwsze, mnie naprawdę nie interesuje ani nazwisko, ani imię. Ja wiem tylko data urodzenia, miejsce i to, co podał mi rok. I to jest chyba najważniejsze. No i ta godzina oczywiście. I to jest jakby wszystko. Ja kiedyś pracowałem na numerach. Dzisiaj pracuję także na jakichś hasłach. Bardzo dużo moich koleżanek ma tylko hasła. Na przykład tam Jadzia Łódź, czy Jadzia Warszawa, czy Jadzia Częstochowa. Nie dlatego, że nie chcę znać ich nazwisk. Nie, nawet znam, ale tak mam w telefonie też. Dlaczego? To jest mnie to zupełnie do niczego niepotrzebne. Nie jest to forma bezpieczeństwa, forma jakiejś przyjaźni. Czy to jest ważne, jak to się nazywa? Najważniejsze jest to, że ta osoba korzysta z tego, jest zadowolona. Utrzymujemy kontakt z Kasią, na przykład Paryż. Zawsze pytam się, a jak? Albo Zaśką Kalifornia, bo mieszka w Kalifornii, no nic strasznego, no po prostu jeżeli będę wymieniał, oni przypuśćmy samych Aś Kwiatkowskich znam trzy. Łukaszy Kowalskich czterech. I teraz bym musiał między tymi czterema szukać. Jeżeli mam Łukasz, akurat radio, nie jest Kwiatkowski, ale Łukasz radio, to ja wiem, że to jest Łukasz radio i wiem o tym. Jeżeli to jest Łukasz TPSA, to wiem, że to jest Łukasz TPSA i w porządku. I wiem, kto to jest. To nie jest nazwisko, ale dla mnie jakaś taka wartość. Także jeżeli nie chcesz podać swojego nazwiska, znaczy nie chcesz podać, dla mnie nie jest to dziwne. Po prostu przychodzisz, siadasz, pracujemy i odpowiadam na pytania. Wolę tak, niż tak jak bardzo często się zdarza, że ktoś przez jakieś inne działania, czyli przez telefon, czy Skype, wolę jednak indywidualnie się spotkać, bo cieplejsza atmosfera jest. Opowiadamy o sobie, opowiadamy o czymś, to patrzę na ciebie, widzę kosmogram. W kosmogramie jest bardzo dużo cech, które muszę zwrócić uwagę osobiście. Tak to się pytam przez telefon, nie zawsze mogę. Dzisiaj była taka sytuacja, że dzwoni dziewczyna z ascendentem w baranie. I ascendent baranie na ogół daje niskie osoby. Rzadko kiedy daje wysokie, jeżeli tylko tam jakaś planeta jest z tych, które wywyższają osoby, to tak. Ale nie było tam wywyższającej osoby, wręcz odwrotnie, malejącej. Więc pytam się, że pani jest bardzo ładną, drobną osobą. Ona mówi, jestem drobną, ale nie niską. Mówię, o, to nie jest ta godzina. I mówię trochę wyżej. I pytam się, czy rodziła się o 5:00. Czyli jest niemożliwe, żeby pani się rodziła o 5:30, podejrzewam, że troszeczkę wcześniej. Proszę się dokładnie dowiedzieć. I nagle słyszę, że a może 3:50. Naprawdę to się nie da opisać. 2 godziny różnicy dla kogoś to jest bagatela. A dla mnie 3 minuty jest różnicą. I dopóki nie ustalę tego punktu takiego, to nie ma mowy. Ja kiedyś znalazłem się na targach zorganizowanych przez taką organizację,
Zresztą to jest, jak się szuka w internecie mnie, to akurat wchodzę na te targi, bo to w Słupcy odbywały się i tam robiłem człowiekowi, który organizował te targi, był jakby głównym animatorem tych targów i wręcz zadzwonił do swojej mamy. Ja jestem dumny z tego, bo z mamą rozmawiałem i ustalałem tą godzinę z mamą, a nie z samym. I właśnie na tym polega sobie, że to musi być wszystko ładnie zrobione. I to musi być z taką finezją, nazwijmy. To wszystko.